mecz, można powiedzieć, na pewno mecz walki z jednej i z drugiej strony. Zespół Górnika jak gdyby przebijał nas siłą fizyczną. Grali to, co żeśmy myśleli, że będą grać, i czyli 2-3 podania w głębi i długa piłka na tego Kante. I potrafił się utrzymać kilkakrotnie, no ale mimo wszystko jakoś sobie radziliśmy i poza tym strzałem takim dziwnym do przerwy, co doskonale wybronił Mariusz z dalszej odległości, to sytuacji jakichś groźnych nie stworzyli. My natomiast żeśmy stworzyli sobie z tym po oglądzie dwie fantastyczne sytuacje do zdobycia bramki. To była sytuacja Rioty. To jest praktycznie pusta bramka na czwartym meczu. Pusta bramka. Przy dalszym słupku leży Janukiewicz, Riota na dalszym, a piłkę na piersi do pustej bramki. I druga doskonała sytuacja, to chyba była 88 albo 9 minuta. Robert Pich miał, co uderzył nad bramką. No i tak jak powiedziałem, no, obydwie drużyny potrzebowały punktów jak. I tak to się kończy przeważnie, gdy wszyscy chcą wygrać. Trafił, tylko on sobie założył, że on tą piłkę, ona była bardzo mocno uderzona. I tak on mówi, że zresztą taka jest prawda, bo bardzo mocne zagranie wzdłuż bramki i on chciał głową tą piłkę lekko, czyli chował głowę, poszła do góry. Nie musiał, wystarczyło się, żeby ona się od niego odbiła. On był w świetle bramki i pusta bramka. No miejmy nadzieję, że w następnych meczach takie sytuacje, jeżeli będzie miał, to na pewno wykorzysta. No. Wraca trzech zawodników i wypada. No dobrze, Celeban i wypada Gecow. No, notabene Gecow dzisiaj bardzo pozytywna ocena. Doskonała współpraca z dwójką środkowych obrońców. Odbierał te piłki, rozdzielał, wprowadzał do grania, budował akcję. Wraca Kokoszka, wraca Hołota i wraca Pawelec. Wraca trójka zawodników. Także mam nadzieję, bo to już jest dwóch wypada, czterech, sześciu już, a mieliśmy siedem. Czyli jeszcze jeden został przed sezonem, który był zagrożony jedną kartką, że będzie pauzował.